ale jeszcze również pod pozycją 1250. To znaczy ja o tym mówię. I ta pozycja 1250 najprawdopodobniej ona już jest też obowiązująca. I ona powinna być podpisana, 1250. I z 2016 roku, bo tamten dziennik jest 2015, a ten jest 2016. 1893 i ta, co pani mówiła, tak, jest 2016 roku 1250. To należało być tutaj skorygować. Czyli dopisujemy, tak? Pod koniec akapitu. Nie, to powinno być, to jest dziennik ustaw 2015, pozycja 139,1839 i dziennik 2093 i z 2016 pozycja 1250, czy 1250. Pozycja 1250, tak to pracujemy, tak? I oczywiście w paragrafie pierwszym, w paragrafie drugim zmieniamy z 7.23 na 7.22. I w drugim akwarycie w uzasadnieniu zmieniamy datę 9.24 stycznia 2017. Czy wszelkie wątpliwości już rozgraliśmy? Tak. Moje tak. Ale teraz? Ja już odpowiedziałem. Tak. Dziękujemy bardzo. Jeżeli nie ma pytań, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia tarify zbiorowe na opatrzenie wchodem i zbiorowe odprowadzanie ścieków? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa do przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jedna osoba się wstrzymała. Ani niego. Stwierdzam, że Rada Miejska to zatwierdziła tarifę. Pan Burmistrz PiS-u, żeby jego prezentację bardzo dziękować. Przechodzimy do punktu B. Wydarzenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny. Punkt numer 2. Pan Burmistrz, jedno zdanie. Jedno zdanie, czyli omawiamy, było to wszystko doskonale na komisjach. Przejmujemy w drodze darowizny, co jest konsekwencją wcześniejszych działań z 2012 roku w ulicy Reja. Reja Mikołaja zresztą. I bardzo proszę Państwa radnych o podjęcie tego. Ja może chciałbym zabrać głos, jeśli można. Chodzi o ulicę Studnicką 20, to jest całą Studnicką. Ja tu może radnych wprowadziłem błąd. Nie cała Studnicka jest własnością, nie jest naszą własnością. Pół ulicy Studnickiej jest własnością gminy. Ja te dokumentacje tam sobie zobaczyłem i dotyczy to tylko odcinka od głównej ulicy do skrętu na cmentarz. Chodzi o ten odcinek. Ten odcinek dalej do Gryfskandu jest własnością już gminy. Także ten odcinek, który tutaj był propozycja, żebyśmy go przyjęli. On jest w dobrym stanie i raczej ja tutaj mogłem radnych wprowadzić w błąd. Trzeba by się nad tym jeszcze raz zastanowić. Ale zdjęliśmy to już w porządku, to ewentualnie na następnej sesji. Dokonamy analizy dodatkowej i podejmiemy to. Pan Burmistrz. To na tyle. Nie? Ma do tego ludzi i kontakty będzie działał. Czy mamy uwagi do projektu uchwały na bieżące księcia Mikołaja Reja? Ja miałam pytanie odnośnie tego drugiego w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Czy tu powinna być wpisana ustawa z 16 grudnia, przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym, jeżeli wcześniej powołujemy się tylko o ustawę o gospodarce nieruchomościami? Czy powinien być jeszcze przepis i dopiero wtedy dziennik ustaw 2260? W tym momencie musimy poprosić pana mecenasa. Pan mecenas przyjmuje mieszkańców teraz. Co? Pan mecenas przyjmuje mieszkańców. Już przyjął pierwszą osobę. Była mowa, pan przewodniczący informował panią radną, żeby zadać wcześniej pytanie, bo będzie dyżur. No niestety tak jest, jak się starszego nie słucham. To teraz musimy poczekać. No. Tam po prostu się zrobiła kolejka, ja już poprosiłem pana mecenasa, żeby poszedł, żeby nie czekać, bo tam... Panie Burmistrzu, proszę pójść powiedzieć panu mecenasowi,
chwilkę wolną, nie wiem, czy tam pani nie jest w sprawie prywatnej, nie chciałbym też wchodzić. No, no. Jest to tak, że ludzie przychodzą ze swoimi prywatnymi sprawami. Tak, odłożymy tą uchwałę na koniec. Bez zmiany porządku obrad. A to już nie ma. Przechodzimy do punktu C. Przyjmiemy plany. Ma obsługiwaczy? Rada. Rada obsługiwaczy na Radzie. Bardzo pana proszę, aby było tak ustalone, jeżeli jest posiedzenie Rady, pan mecenas ma być od pierwszej minuty do ostatniej, kiedy pan powie zamykam sesję. Nie ma wychodzenia, nie ma przyjmowania mieszkańców. Jeżeli już, to po tych godzinach. A nie wcześniej. Bo naprawdę ja nie chcę, ja się nie chcę czuć radną, która podejmuje uchwałę, bo ja będę za tą uchwałą głosowała, która będzie uchylona, bo mamy znów jakiś problem z tym. Ja mam zapytanie i podejmując ją, chcę mieć, wiedzieć, że naprawdę ona jest dobrze przygotowana. Nie chcę niczego tu złego wprowadzać, ale bardzo proszę, żeby pan o to zadbał. Ja proponuję, żebyśmy w tym momencie jednak postąpili tak, jak proponuje pan przewodniczący, czyli odłóżmy na chwilę tą uchwałę, podejmijmy pozostałe. Tam już poszedł Michał i kiedy tylko pan mecenas skończy rozmawiać z tą pierwszą osobą, z którą już zaczął rozmawiać, pan mecenas wejdzie i wyjaśni, tak? Skończy tam. Z tą osobą, którą teraz rozmawiam. Dobra. Przechodzimy do punktu C. Przyjęcie planu pracy Komisji Stałej Rady Miejskiej w drugim sesji. Czy są uwagi do pierwszej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Mińsku na rok 2017. Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa był przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Widzę, stwierdzam, że Rada przyjęła plan pracy Komisji. Przystępujemy do podpunktu D. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Mińsku. Pytania są? W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mińsku na rok 2017? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa się wstrzymał? Kto był przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła plan pracy. I teraz przechodzimy do punktu odpowiedzi na zapytanie i interpelacje Rady i Sołtysów. No ja myślę, że odpowiedziałem chyba, że... Punkt szósty, wolne wnioski. Proszę bardzo, Państwo radni są tysi. Pani radna Sydor. Ja chciałam, Panie Burmistrzu, prosić, jeżeli będzie jeszcze w dalszym ciągu zima trwała, bo to nie tylko chodzi o mnie, ale mieszkańcy właśnie zgłaszają się tutaj do mnie, że po prostu w okresie zimowym trzeba zadbać o posypywanie jezdni i chodników, bo naprawdę, kiedy nas ta zima kiedy ta zima nastąpiła, no ślizgawica niesamowita i na tych bocznych drogach. Dzisiaj pan Kisarewski idzie, mówi, proszę panią, idzie pani mi na sesję, proszę powiedzieć, żeby posypano tamtą ulicę zieloną. Mówi, przecież tam można jeździć na sankach, mówi, szkliwo. Po prostu mówi, boczne ulice gminne nie są posypywane. Ja mówię, proszę pana, ja nie jestem pana akurat radną z tamtej strony, wybraliście radni. Trzeba zgłaszać problemy do swoich radnych, ale mówię, dzisiaj będzie sesja, no to powiem o tej sprawie. Bo panie burmistrzu, było święto Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ślizgawica jak diabli. Widziałam, jak szły panie, które organizowały to spotkanie w kinie, niosły tam ciasta, nie ciasta, wszystko, które, co tam sobie uradziły, że będzie to tam na tej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Po prostu nie mogły iść, ślizgały się jedna za drugą. Aż musiałam dzwonić do pana wiceburmistrza, bo pana akurat nie było, do pana Szafrana, przecież do przewodniczącego rady, bo nie miałam kto podjąć decyzji, żeby ulice były i chodniki posypane. Przecież jest jakiś gospodarczy, pan, który odpowiada za gospodarkę, no to powinna ta osoba być upoważniona i wtedy zgłaszać do Zubiku, żeby te drogi były posypane. To my radni mamy tutaj jeszcze sobie zaprzątać głowę takimi rzeczami,
Jak ich w grudniowej sesji ktoś tu z radnych zapytał pana burmistrza, panie burmistrzu, jak jesteśmy przygotowani do zimy? No bardzo dobrze, ja dziękuję za taką, że można nogi i ręce łamać. I są przypadki, że właśnie jedna pani rękę złamała, dziecko gdzieś tam rękę złamało, rodzice, którzy wprowadzają dzieci do szkoły, przecież tam pod tą górkę to nie można było podjechać i zjechać. Ślizgawica, tam w pierwszym przypadku powinien być teren zabezpieczony, tam idą dzieci. I niech połamią ręce i nogi, zaprowadzają do przedszkoli. O takie rzeczy trzeba dbać, a nie, że aż radny musi do was dzwonić i prosić, żeby było posypane. Ja wszystko rozumiem, ale w takim przypadku osoba, która jest odpowiedzialna za to, powinna o to zadbać. Nie mówię, że burmistrz czy wiceburmistrz. Nie jest jakaś osoba oddelegowana, że za takie rzeczy odpowiada. Ale to pani Krysiu, nie było wtedy tak, że nie było komu podjąć decyzji, bo ja przez cały ten weekend byłem na telefonie z panem Sałdakiem, czy tutaj z panem Krzysztofem, z Konieczko, czy z zarządem dróg wojewódzkich, powiatowych, ale akurat w niedzielę rano też ja pokazałem panu Bogdanowi pojechać też na wioski. Bo Insko było sypane w sobotę i kazałem mu jeszcze rano w niedzielę pojechać na wioski. I później jeszcze raz posypać Insko. Także tam nie było tak, że nie było komu podjąć decyzji, bo cały weekend wtedy było sypane. No. Ja mam tylko też jeszcze jedną prośbę. No jest mniej soli, bo sól trochę kosztuje drogowa, dlatego ona jest mieszana z, piachem, no bo samą solą jakbyśmy mieli sypać, no to... Jeszcze właśnie, żeby tak z tego nie było tylko poruszenie, bo nasza ulica ma się zieloną jeżdżą ciężarówki. Wystarczy, że ona przyjedzie dwa razy i ten piasek rozchodzi się po bokach i jest, nie jest, co jest. Proszę. Ja oczywiście rozumiem tutaj Państwa obawy o to, że jest tak jest, natomiast trzeba też sobie przypomnieć o pewnych innych kwestiach. Po pierwsze to, o czym ja nawet odpowiadałem komuś na stronie internetowej. Mieszkańcy muszą pamiętać o tym, że jeśli jego posesja, czyjaś posesja dolega bezpośrednio do chodnika, to nie zapominajmy o tym, że obowiązkiem tego mieszkańca jest uprzątnięcie tego chodnika. Trzeba, no po prostu trzeba być uczciwym na wszystkie strony, to po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o nośnictwo. Charakter zimny, jak chyba wszyscy Państwo zdążyliście zauważyć, się w tym momencie zmienił. My już teraz nie walczymy właśnie ze śniegiem, tak było udrowo kiedyś, tylko walczymy z lodem. Jest to walka troszeczkę trudniejsza, tym bardziej, że w dzień, może akurat nie dzisiaj, ale ostatnimi dni tak było. Świeci słoneczko, które rozpuszcza ten lód, po czym przychodzi mróz w nocy i rano mamy to, co mamy. Gdybyśmy chcieli zapobiec tej ślizgawicy na terenie całej gminy, naprawdę musielibyśmy krocie pieniędzy za to wydawać. Natomiast nie zapominajmy też o tym, że mieszkańcy sołectw również proszą, aby im posypać. Staramy się w miarę możliwości wszędzie to zrobić, ale nie jest to możliwe, aby w ciągu, nie wiem, 2-3 godzin w całej gminie nagle wszystko było posypane, zrobione, odśnieżone. Naprawdę, drodzy Państwo, nie jesteśmy w stanie. Jeśli Państwo radni w budżecie na rok 2018 był już nie tym, przeznaczą na te środki, nie wiem, 200 tysięcy złotych, to wtedy będzie nam łatwo. Natomiast my się też musimy, że tak powiem, gospodarować tym, kto mamy. Pracownicy, którzy u nas są na stażach, na robotach publicznych, właściwie nie robią w tym momencie nic innego, tylko każdego ranka wychodzą i sypią to tu, to tam. Wiadomo, że w pierwszej kolejności też trzeba zrozumieć, są te główne ciągi komunikacyjne, gdzie zresztą mamy podpisane umowy na utrzymanie zimowe i letnie i to jakby jest w priorytecie. A kiedy już to jest zrobione, staramy się kierować tam, gdzie wiemy, że jest największy ruch. Ale no mówię, przy tym charakterze zimy, jaki mamy obecnie, gdzie codziennie rano, mimo iż nie ma opadów, jest nowa ślizgawica, jest trudno to zrobić. Ale ludzie mówią, my płacimy podatki, to chcemy, żebyśmy byli bezpieczni. No to... Wreszcie no, trzeba jakiś ten problem rozwiązać. Pani Krysiu, ja to doskonale rozumiem. Tylko nawet mówię, gdybyśmy nawet mieli te środki większe, to nie jesteśmy w stanie w ciągu dwóch pierwszych newralgicznych godzin w całej gminie zrobić porządku. No po prostu się tego nie da. I nie jest to bolączka tylko nasza, proszę zobaczyć w innych miejscowościach, oni wcale łatwiej od nas nie mają. I nie jest to wymówka żadna w tym momencie. Po prostu... staramy się w miarę środków, w miarę możliwości. To nie jest tak, że pracownicy sobie siedzą, ci, którzy są na stażach, że pan Bogdan, cały czas że pan Bogdan
nie posypuje, tylko siedzi sobie i tam nie wiem co robi, że pan Krzysiu też na telefonie nawet czasami, jak on mi kiedyś powiedział, że o 4 rano zaczął śnieżać, to ja sam byłem przy oknie. Ale to jest właśnie tak, że staramy się wszyscy jak tylko możemy, ale możliwości i środki są takie, jakie są. Panie burmistrzu, ale ważne dla mnie jest to, że pan się stara, no, że pan obiecuje, że będzie się pan jeszcze bardziej starał. Ja myślę, że wynika to przede wszystkim z tego, ja widzę to po mojej ulicy, na której mieszkam, jest to jedna z ulic gminnych, że w momencie, kiedy następuje opad śniegu, my go nie zgarniamy. On zostaje, tak? Bo myślimy, że się rozpuści, a to się niestety nie rozpuści. I wtedy, kiedy się nie zgarnie tego pierwszego śniegu, żeby przejechała, to już się ubije, tak? To niestety, no, któregoś dnia to właściwie zjazd z naszej ulicy, ja mieszkam akurat tak na górce, że muszę zjechać, no to było jak z góry lodowej zjeżdżaliśmy rano z mężem, jadąc o 6:30 do pracy. Samochód staje właściwie nie sam, co do zrobienia. To nie wynika z tego, że my coś mniej robimy, tylko może należałoby tak ustalić, że nie, może nie na, tylko że jak już ten śnieg spada, że muszą być tutaj w dyspozycji, odgarnijcie go prawie w całości. No. Ja w związku z tym, że dojeżdżam tą drogą wojewódzką, to ja sobie pozwoliłam na to, że ja codziennie tam dzwoniłam za każdym razem no, miałam tego, że już patrzyłam, już pan jedzie już z powrotem, bo oni też. Droga wojewódzka ta sama, obsługująca, obsługiwana tylko przez innego wykonawcę, pomiędzy Węgorzynem a Łobzem, jest czarna, jest posypana, jest właściwie jest, tam zawsze jest sucho i czarno, natomiast pomiędzy Mińskiem, bo tędy jeżdżę, a Węgorzynem, no zawsze jest śnieg, zawsze ubite, a na moich oczach sama widziałam, jedzie samochód, który ma podniesioną tą i trochę posypuje tym. No to po prostu to nie i dlatego też no, pan ten, który obsługuje i panowie w tym roku w Stargardzie, no chyba mieli mnie dosyć, bo ja po prostu dzwoniłam tam codziennie. No właśnie, przestaną panią lubić. Ale ich mnie nie lubią, byle było bezpiecznie. Pani lubisz. Nie miałam kogo innego. Proszę, ja od końca zacznę. Nas już nie lubią, bo pani dzwoni za godzinami, dzwonimy kilka razy dziennie. Ja osobiście widziałem, tak jak pani mówi, że jedzie pług podniesiony, coś sypie. Ale ja nawet już na to zwróciłem uwagę, bo mieliśmy takie spotkanie właśnie wtedy to kryzysowe a propos kur, prawda? Ale ja mówię, nie, jeszcze musimy o czymś innym porozmawiać. Ja starosta się trochę obruszył, bo ja wiecznie o tych drogach. Mówię, pani starosto, tak, bo proszę u nas zamieszkać przez miesiąc, pan zobaczy jak to jest. U nas jest inaczej. Ja zajeżdżam do Stargardu na spotkanie kryzysowe na temat kur, patrzę, że tam jest czarno, bo tam śniegu spadło tyle, co kot napłakał i mówię. A oni mówią, no gdzie jaki śnieg? Ja mówię, no proszę przyjechać do Mińska. U nas jest jedna droga łącząca. Więc oni mają już niestety się podzielić nosie dość, ale ja w dalszym ciągu będę z uporem maniaka to robił, bo też co zwróciłem uwagę, na co zresztą do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi. Ja mówię, jeśli już ten ktoś jedzie, jeśli nawet ma podniesiony ten lewicz, to pan go licho, bo śniegu dużo nie ma, tak? Ale niech nie jedzie na złamanie karku, tylko niech jedzie 50 na godzinę, żeby to, co sypie, było więcej. A ja przecież, jak ja za nim jadę, bo osobiście jechałem, widziałem, specjalnie pojechałem, ja bym to jako jedzie 70-80, no to jak to ma być skuteczne? A on na GPS-a wszystko ma, no wy macie swoje GPS-a, ja mam swoje oczy. Na zakrętach i powinno być. To po pierwsze, po drugie pani radna, ja bardzo dziękuję za przykład, który pani przywołała na początku ulicy Przybrzeżnej, bo właśnie to jest to, o czym mówiłem. Jeśli prywatna posesja przylega bezpośrednio do chodnika, tam tak właśnie jest, to ustawowy obowiązek jest wyraźny. To trzeba przypominać chyba ludziom. Tak, i za to jest mandat. Ale jest chodnik. Ale ja mówię o chodniku w tym momencie. Ja zauważyłem, że właśnie tam mieszkańcy chodzą chętniej ulicą niż chodnikiem, bo tam jest niestety. Także no, ja mówię, my się staramy jak możemy, ale no nie jesteśmy w stanie wszystkiego naraz wszędzie. Ponieważ my na naszej ulicy, panie burmistrzu, mamy już bardzo dużo miejsc posesji niezamieszkałych. No to jest bolączka. I tak, jeden ma odśnieżone, drugi ma nieodśnieżone, trzeci nie odśnieżone, nie ma. W czwartym mieszka starsza pani, która w ogóle nie wychodzi z domu. I trudno, żeby też odśnieżała.
I to się z tym wiąże. Poza tym przy nachyleniu, które w tamtej chwili mamy na ulicy i to, co Pan mówi, z dachu zleciało i znów mam koło mojego wejścia lodowisko dzisiaj rano, bo wszystko zleciało z dachu i mam zamarznięcie. Proszę Państwa, bo tylko do gadu czas ucieka. Czy są następne wnioski? Ja mogę. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Ja mam w istocie taki pomysł w sprawie. Proszę usiąść. Nie, niech będzie mi wygodnie, bo ja mam problemy z głosem i tak dalej. Także może nas celować. Jest to nietypowa sprawa. Mleko zostało rozlane. Nie chodzi o cmentarz. Myśmy, nie wiem, czy ta rada podjęła taką decyzję o wycięciu wszystkich drzew z cmentarza, została zrobiona pustynia. Zostały to już, sprawa przepadła, zostało dwa drzewa do wycięcia najgorsze, gdzie to jest tam dąb i brzoza. Niedostępne z dojazdem. Wiem, jaki to jest problem. Ale chodzi o ten, o tego dęba, że tam dużo żołędzi w tej chwili jest koło tego nieposprzątanych. Furtka jest niezamykana od strony pola, może wejść dzik, zrobić duże problemy z tymi pomnikami, a te pomniki nie są takie tanie. Bym prosił, żeby jakoś może mnie to osobiście moich grobów nie dotyczy, bo ja mam koło krzyża, ale społeczeństwo inne, ja gdzie chodzę często i to właśnie mam na uwadze. Następna sprawa, do tej pory jeszcze nic się nie wydarzyło. Ale się może wydarzyć, gdzie w wstępie tutaj rozmawialiśmy w czasie mojego urzędowania jednego dnia z panem burmistrzem, że należałoby zaprowadzić na cmentarzu monitoring z dostępem włączenia na czas i uroczystości pogrzebowych, żeby w nocy był ten monitoring, monitorował cały cmentarz ze względu na to, że słyszymy, jakie są debile w tej chwili. Albo marły, albo rozwalają te pomniki. I to będzie naprawdę, w ten czas będziemy się zastanawiać, jak się to stanie u nas. I za jednym zamachem można byłoby postawić w jednym roku, puścić kabel, który by zasilał ten monitor kamery. Postawić ze trzy lampy, jeszcze dodatkowo, bo tam lampy są przy głównym tym. I w tym samym rowku i jeszcze przy tym samym kablu należałoby, żeby było można podłączyć głośniki na temat uroczystości, bo jak wiadomo, wszyscy jesteśmy katolikami, chodzimy na Wszystkich Świętych, gdzie ksiądz sobie pod nosem odprawia, a pozostałość ludzi nie słyszy. Jeszcze w tym samym roku można by było położyć zasilający przewód wodę ze wszystkich dzielni jeszcze, bo naprawdę w tych oddalonych od tak przy ujęcia. Takie trzy studenki, tak myślę. Bo tam patrzeć z jednej strony, z drugiej strony, to jest zapisać głos. Jest to uciążliwe. Wiadomo, że to się w tym roku nie zrobi. Nie wiem, czy w tym roku jeszcze ta rada będzie mogła po prostu podjąć taką dyskusję na ten temat. Na przyszły rok, bo nie wiadomo, czy ta rada jeszcze w ogóle będzie, bo to się różnie zmienia. Może będą wybory na wiosnę, może jeszcze na jesieni w tym roku. Może być pogrom. Może być różnie. Ale jak ja to mówię, że mam jeszcze takie różne pomysły, a największy pomysł mi przychodzą w kościele, jak Feder Kiepski, na temat tej naszej kaplicy. Jakby takie zrobił skrzydła oddzielające troszkę szersze, żebyśmy mogli w czasie uroczystości pogrzebowych, żeby ksiądz odprawiał w kaplicy i ludność mogła stać uczestniczyć przy nieboszczyku w czasie pogrzebu. Żeby to troszeczkę zasłaniało, nie musi być jakaś to konstrukcja taka dobitna, bo to, żeby ochraniała od deszczu, czy od jakiegoś wiatru. Bo jest to, słuchajcie, to nie jest takie wcale aż bardzo śmieszne z tego wychodzi, bo tak, nieboszczyk na cmentarzu, a my wszyscy idziemy do kościoła. I teraz nie wiadomo, czy tego nieboszczyka zostawić go tu samego. Jeżeli go zostawimy, a nie daj Boże, on wstanie, ludzie przychodzi, ksiądza nie ma. I nie będzie co odprawić. Kogo zakopać? Ale no, ktoś musi zostać. Jeżeli ktoś nie zostanie, no to później patrzą, że on nie ma. Nie ma. A jak zostanie, to dobrze. To by było z pożytkiem i tam księdza, bo jednak dużo ludzi przychodzi na ten pogrzeb i czeka na cmentarzu.
Patacka by była jakaś troszeczkę. No, więc w tym roku już tego się nie da zrobić. Może tam w międzyczasie, jakby to rozpadło, jakby była ta jakaś, może mój pomysł byłby dobry w ramach robót publicznych i tak dalej. Chociaż wykopanie tych dołów i zakopanie, zrobienie trochę dzisiaj, trochę jutro, bo mówię, że z tym obszarowaniem cmentarza to jest. Może być tak, że ktoś może tam narobić bazę, bo nie są takie tanie. To jest taka moja po prostu odpowiedź, ale to nie znaczy, że... Ja tylko w kwestii tej, której powiedział tutaj pan Ryszard. Proszę o ja najbardziej sugestie pana Ryszarda uważam za trafne. Z tym, że no też tak jak pan Ryszard mówi, powoli nie wszystko naraz. Myślę, że kierunek, który przyjęliśmy na cmentarzu jest słuszny, bo z jednej strony rzeczywiście tych drzew już było dużo, lada moment nie będą już tam w ogóle drzewa, bo właśnie w tej chwili chyba nawet trwa wycinka, wczoraj, dzisiaj, jutro mamy już wycinać, w sobotę. Obawiam się o tego jednego dęba właśnie, to tam naprawdę nie ma jak tego. Nie, ale zobaczymy. A brzuski? Nie, to już są wycinane w tej chwili. Nawet może dzisiaj będą wycinane, na pewno. Co do innych rzeczy, to myślę, że trzeba powoli o takich rzeczach myśleć. Tutaj pan Ryszard ma rację. Ja chyba zresztą to widać, staram się ten cmentarz dbać, bo mamy już wreszcie tak wiele lat oczekiwałem uchodnie. Mamy wreszcie nowe okno, że tak to nazwę, chociaż to nie jest okno, witryna, tak? Mamy nową witrynę, mamy dole, żelandole, trochę tam się... Tak już jest zrobione, już w grudniu było zrobione. I tam troszeczkę mamy jakieś tam kwestie kosmetyczne sprawy. I to, co mówi pan Ryszard, to są tylko zadania na przyszłość. I po prostu trzeba to poważnie potraktować, traktować dalej. Nie zapominać oczywiście o innych cmentarzach, bo mamy ich jeszcze kilka w gminie. Dlatego uważam te sugestie, które dzisiaj pan Knafel zgłosił, jako bardzo cenne. Panie burmistrzu, ja myślę, że to, co pan burmistrz Knafel powiedział, żeby jakieś kabele montować, to jest słuszny kierunek i trzeba będzie powoli się do tego przygotowywać. Jeżeli nie stać nas na założenie nagle w jednym czasie. Jest jedna kamera, tam druga. Ja myślę, proszę państwa, że należałoby chyba panią dyrektor zobowiązać do tego, żeby ona jednak założyła monitoring w szkole, przynajmniej kilka kamer. To jest, Michał może odpowiedzieć. Monitoring w szkole na dzień dzisiejszy przez przepisy prawa jest zakazany, nawet ten zewnętrzny. Tak? Takie mamy przepisy aktualne. No to... I to, że szkoły mają monitoring porobiony na zewnątrz, to tylko... To muszą go wyłączyć. Że się nikt na razie nie czepia, to się nie czepia. Na zewnątrz też, jest nielegalne, po prostu żadne przepisy ustawy nie pozwalają, bo miał być uruchomiony program dotacji z Bezpieczna Plus dla szkoły na monitoring zewnętrzny, wewnętrzny. I program został odwołany ze względu na to, że gdzieś tam w ministerstwie się doszukali, że ustawa nie zezwala na monitorowanie dzieci ani w obrębie terenu szkoły zewnętrznym, ani wewnętrznym. Dobrze, dziękujemy. Ale u nas ten monitoring zewnętrzny działa? On jest, ale on no działa. Ale powinna ta ustawa obowiązywać te szkoły, które mają ochronę, nie? Bo tak mi się wydaje, tak? Bo są portiery, gdzie jest ochroniarz. Znaczy ktoś kiedyś nie zrobił ustawy i tak to tyle lat trwało. Szkoły zakładały monitoring, a dzisiaj wychodzi na to, że szkoły zakładały nielegalnie. Ja chciałbym się odnieść tutaj do wniosków pana burmistrza. Mam rodzić takie pytanie, no bo są sprawy ważne i ważniejsze. Skąd pan wziąłby środki na... Czy pan w ogóle skalkulował, jakie to będą koszty tych pana wniosków i skąd pan na realizację tych swoich wniosków weźmie miliony? Jeśli no, na monitoring był w ogóle tego, no, to trzeba było po prostu przekalkulować. Przepraszam, chciałem powiedzieć tylko jeszcze dalej, że idąc już tym śladem, no pan nie chce pieniędzy w budżecie, bo pan jest przeciwny żwirowi. W tej chwili do budżetu wpłynęło w gminie Mińsko nie na dzień 31 83 tysiące złotych. Tak pani przyjmowała? Troszkę więcej. Czy troszkę więcej? Pan jest przeciwny otwarciu żwirowni.